Zapowiadał się zwykły dzień, tak jak każdy inny. Słońce nie świeciło wtedy jakoś inaczej. Ludzie też jakoś nie byli wyjątkowo ubrani. Każdy przeżywał swoje codzienne problemy. Każdy miał swoje pozytywne czy negatywne doświadczenia. Ale to, co uczyniło wyjątkowym ten dzień, była postać pewnego skromnego mnicha, który w długiej czarnej todze i w czepcu świadczącym o jego pozycji na uczelni, ponieważ był doktorem teologii, wybrał się z pewnym poselstwem, z pewną myślą, którą chciał przekazać innym. Niosąc w swoim ręku zawiniątko, podszedł do drzwi katedry w Wittenberdze i tam własnoręcznie przybił 95 tez przeciwko odpustom. 31 października 1517 roku stał się szczególnym dniem, ponieważ w tym czasie rozpoczęła się święta reformacja. Marcin Luther, jako mistrz reformacji, wcale nie chciał odłączać się od Kościoła katolickiego, ani go atakować. Po prostu na sercu leżało mu dobro Bożego Kościoła, który ukochał całym sercem i już jako mały chłopiec pragnął być sługą Bożym i pragnął, aby jego Kościół funkcjonował tak, żeby się jak najbardziej jemu podobać. Jednak Bóg miał wobec Marcina nieco inne plany. Jako chłopiec wychowywał się w bardzo biednej rodzinie. Jego ojciec był górnikiem, był jedynym żywicielem rodziny. Jednak zanim Marcin dorósł, sytuacja materialna tej rodziny znacznie się poprawiła i ojciec inwestował pieniądze w wykształcenie syna, ponieważ planował, żeby był poważanym człowiekiem, podziwianym przez innych i żeby zarabiał dużo pieniędzy, ponieważ nie chciał, aby przechodził przez takie trudności, jakie on przechodził. Każdy normalny rodzic pragnie szczęścia swoich dzieci i chce, żeby miały lepiej niż on. I nie inaczej było z ojcem Marcina Lutra. Marcin był bardzo błyskotliwym uczniem i w krótkim czasie stał się przodującym studentem wśród swoich kolegów. Bóg przygotowywał go w ten sposób do tego, żeby mógł wykonać misję, do której został powołany. W jego sercu zapłonął święty ogień, który objął sobą większość Niemiec i który rozprzestrzeniał się po innych krajach za pomocą jego pism. Ludzie tłumnie przychodzili na Uniwersytet w Wittenberdze, żeby słuchać jego nauk. Tak naprawdę Bożych nauk, bo było oparte na Piśmie Świętym. Podawali sobie je z ust do ust. Dzieło Marcina Lutra miało swoje pozytywne i negatywne konsekwencje. Negatywne w postaci buntów chłopskiego, czy pewnego niezrozumienia, prześladowania też, ale więcej następstw było pozytywnych. I myślę, tak jak tutaj wszyscy jesteśmy, nikt z nas nie będzie skłonny powiedzieć, że reformacja była przekleństwem dla ludu Bożego i że musimy czegokolwiek się wstydzić albo żałować tego, co się stało. Chyba że ktoś jest odmiennego zdania. Dziękuję, bracie, za to, że jesteś szczery. Ja jestem dumny z tego, że jestem protestantem. Czuję się protestantem z krwi i kości. Pomimo tego, że nie wychowywałem się w kościele protestanckim od samego początku, gdy Bóg złożył w moim sercu swoją prawdę, po dziś dzień jestem zaszczycony, że mogę znać Jego prawdę, że mogę ją głosić. To jest ogromny przywilej. Jako protestanci pod tym względem nie mamy się czego wstydzić. A jednak są tacy,
którzy twierdzą, że reformacja to wstyd. W dokumencie, który został przygotowany we współpracy Kościoła luterańskiego z Kościołem rzymskokatolickim, czytamy takie oto stwierdzenie. Jest to dokument From Conflict to Communion, czyli od konfliktu do wspólnoty. Można go pobrać w języku angielskim z internetu w wersji PDF. Niestety w polskim języku go nie uraczymy, ale ci z nas, którzy znają język angielski, mogą sięgnąć i przeczytać. Jest tam napisane, co następuje. To jest około 100 stron. Fakt, że zmagania o prawdę w XVI wieku doprowadziły do utraty jedności zachodniego chrześcijaństwa, stanowi ciemne karty historii Kościoła. W roku 2017 musimy otwarcie przyznać, że jesteśmy przed Chrystusem winni zniszczenia jedności Kościoła. Ten pamiątkowy rok stawia przed nami dwa wyzwania: oczyszczenie i uzdrowienie wspomnień oraz odnowienie chrześcijańskiej jedności w zgodności z Ewangelią Jezusa Chrystusa. Czy słyszeliście, kochani, co przeczytałem przed chwilą? Kto to pisze? Protestanci. Jesteśmy winni rozerwania jedności Kościoła. Luter się mylił. To jest porażka. Wstydzimy się tego. Przepraszamy za to. Taki wydźwięk ma cały ten dokument. Gdyby go przestudiować w całości, tam również Kościół luterański uznaje ofiarę mszy świętej jako literalną ofiarę Jezusa Chrystusa. Wypiera się stosunku reformacji do Kościoła rzymskokatolickiego, jego roli, którą odegra w czasach końca. Uznaje sakramentalną rolę Kościoła katolickiego. Przyznaje, że odpusty, czy na przykład przebaczanie grzechów jest jak najbardziej w porządku w takiej formie, jak Kościół katolicki to podaje. I w 2017 roku, dokładnie 31 października, ma być podpisany dokument, w którym oficjalnie będzie przyznane przez świat protestancki, że protestantyzm nie ma racji bytu, że przestaje istnieć. Jak się z tym czujecie, kochani? Czy czujecie się protestantami? Ja nie mówię tutaj o wojowniczości czy wrogości, jaką powinniśmy żywić względem innych chrześcijan, bo to nie jest chrześcijaństwo. Jezus nie odczuwał wrogości względem ludzi, ale potrafił zająć konkretne stanowisko w momencie, w którym nie zgadzał się z kłamstwem i z obłudą. I my dzisiaj zostaliśmy powołani do tego, żeby być protestantami. Chociaż protestantyzm oficjalnie mówi, że zakończył swój protest, czego świadectwem będzie podpisanie tego dokumentu, to wcale nie oznacza, że my musimy zakończyć swój protest. W jaki sposób protestantyzm dochodził do takiego etapu? W bardzo króciutkim takim przeglądzie chcę poruszyć ten temat, bo to jest kwestia, którą możemy sobie szerzej umówić później. W 2014 roku odbyło się spotkanie, na którym została podpisana jedność pomiędzy wszystkimi najważniejszymi religiami na świecie. Oczywiście pod sztandarem czyim? Kościoła powszechnego. W 2015 roku obecny papież na zaproszenie Kongresu Stanów Zjednoczonych, co jest sprzeczne z Konstytucją Stanów Zjednoczonych, z pierwszą poprawką, przyjechał, żeby przemawiać przed Kongresem, gdzie pionierzy, którzy układali deklarację niepodległości, zakazali tego. Państwo miało być bez króla i bez papieża. Miał być rozdział Kościoła od państwa. A
tutaj na oficjalne zaproszenie liderów protestantyzmu w Stanach Zjednoczonych i liderów politycznych papież przemawia przed kongresem, zachęcając do jedności. W 2016 roku odbyło się spotkanie liderów ruchu charyzmatycznego, o którym doskonale wiemy, któremu przewodził Kenneth Copeland. I tam przyjechał Tony Palmer, który tak nawiasem mówiąc krótki czas po tym spotkaniu zginął, bo Bóg się nie da z siebie naśmiewać. I mówił o tym, że protestantyzm się zakończył, że wierzymy tak samo, że jako marnotrawni synowie musimy powrócić na łono Kościoła, które opuściliśmy, że Kościół rzymski jest jak Józef, który został zdradzony przez braci. I teraz musimy przyjść, żeby wszyscy pokłonić się i przeprosić. I czy tak się stało? Oczywiście, że tak się stało. Czytaliśmy chociażby ten jeden fragment. Możecie sami sprawdzić. I 2017 rok, akurat w 500-lecie reformacji, 31 października ma być rokiem, w którym będzie podpisany dokument o rezygnacji z protestantyzmu. Protestantyzm wyprze się swego dziedzictwa. Co to jest? Podobna sytuacja miała miejsce kiedyś, za czasów Mojżesza. Czytamy o tym w trzeciej Księdze Mojżeszowej, w 10 rozdziale, gdybyśmy mogli wspólnie otworzyć ten fragment. Trzecia Księga Mojżeszowa, 10 rozdział. I tam czytamy znaną historię, z której możemy wyciągnąć naukę, która płynie dla nas dzisiaj, jako dla protestantów żyjących w czasie końca. 10 rozdział trzeciej Księgi Mojżeszowej. I tam czytamy od pierwszego wersetu. Czytamy tak. Synowie Arona, Nadab i Abihu, wzięli kadzielnicę, każdy swoją, włożyli w nie ogień i nasypali nań kadzidła i ofiarowali przed Panem inny ogień, którego Pan nie nakazał. Wtedy wyszedł ogień od Pana i spalił ich, tak, że zmarli przed Panem. I rzekł Mojżesz do Arona, oto co Pan rzekł. Na bliskich moich okazuje się świętość moja, a wobec całego ludu chwała moja. I Aaron zamilkł. Mojżesz przywołał Miszaela i Elsafana, synów Uziela, stryja Arona, i rzekł do nich, zbliżcie się i wynieście braci waszych sprzed świątyni poza obóz. Zbliżyli się więc i wynieśli ich w tunikach ich poza obóz, tak jak powiedział Mojżesz. Niesamowita historia. Dlaczego Nadab i Abihu zginęli? Ponieważ jako kapłani Boga Najwyższego złamali jego zalecenie. Jakie? Wnieśli do świątyni inny ogień, którego Pan nie nakazał. No jaka jest różnica? To był ogień i to był ogień. No to co z tego? Co za różnica? I to ogień. Nie. Często się mówi, że diabeł tkwi w szczegółach. Nieprawda. Pan Bóg tkwi w szczegółach. Diabeł nie przywiązuje wagi do szczegółów. Dla niego wystarczy, że tylko w jednej rzeczy uchybisz i już jesteś jego. Już jest w porządku, już osiągnął swój cel. Ale u Boga nie ma czegoś takiego, że odchyla się lekko w lewo albo w prawo, albo idziesz prosto, albo jesteś zwiedziony. A Nadab i Abihu wnieśli inny ogień. Pomimo tego, że podawali się za kapłanów Boga Najwyższego. Pismo Święte mówi, że my jesteśmy królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym.
Ale Pan dzisiaj ma zarówno prawdziwych, jak i fałszywych kapłanów. I protestantyzm jako królewskie kapłaństwo również idzie w kierunku Nadaba i Abihu i chce wnieść do świątyni inny ogień, którego Pan nie nakazał. Sprzeczny ze Słowem Bożym, przyjmując autorytet człowieka, a nie Boga. Czy zostało to przepowiedziane w Piśmie Świętym? Jak najbardziej. 13 rozdział Księgi Objawienia mówi o tym, że dwie bestie, bestia z morza i bestia z lądu, zawiążą ze sobą koalicję. I w wyniku tej koalicji zostanie utworzony posąg zwierzęcia albo obraz, który sprawi, że wszyscy, którzy nie oddadzą mu pokłonu, będą zabici. Tak jest napisane, czy nie? I teraz, polegając na tym, że wszyscy, albo może prawie wszyscy, te podstawowe symbole w Księdze Objawienia znamy, dlatego nie będę teraz z Biblii pokazywał, że tak jest, a nie inaczej, tylko po prostu powiem. Pierwsza bestia jest symbolem Kościoła Powszechnego. Druga bestia to jest symbol Stanów Zjednoczonych. Natomiast posąg zwierzęcia, który ma być wystawiony, to co to jest? To jest fałszywy protestantyzm, który będzie odbijać charakter papiestwa. A charakter papiestwa w czym się przejawił tak naprawdę? W prześladowaniu ludu Bożego. I co robi posąg zwierzęcia? Prześladuje lud Boży. Czy jest stawiany dzisiaj posąg zwierzęcia? Czy widać to? Moi drodzy, żyjemy w takich czasach, kiedy nie musimy już wierzyć proroctwom biblijnym, bo jest powiedziane, że wiara wymaga tego, żebyśmy wierzyli w to, czego nie widzimy. Natomiast tutaj nie musimy wierzyć. To się po prostu dzieje. To jest fakt. Z faktami się nie dyskutuje. Nigdy w życiu nie przypuszczałem, że dożyję czasów, w których będę naocznie widział wypełnienie się proroctw biblijnych, a jednak tak się stało. Żyjemy w takim czasie, w którym Bóg wymaga, abyśmy szli całkowicie prosto, bez odchyłów w prawą albo w lewą stronę. Jezus powiedział, że wąska jest ścieżka, która wiedzie do zbawienia i niewielu na nią wchodzi. Chwała Bogu za to, że postawił nasze stopy na tej ścieżce. Ale my dzisiaj, podobnie jak wielu naszych braci protestantów, możemy z tej ścieżki zejść. Cały protestantyzm przyznaje, że się mylił, wyparł się swego dziedzictwa. Czy i my będziemy tymi, którzy wniosą inny ogień do świątyni Pana? W książce Wielki Bój jest zapisany taki fragment, bardzo, bardzo ciekawy. W ogóle dużo tam jest fragmentów bardzo ciekawych związanych z tą kwestią, ale pozwólcie, że podzielę się jednym. Dziś protestanci o wiele przychylniej odnoszą się do katolicyzmu niż dawniej. W krajach, w których katolicyzm nie jest dominującą religią, a zwolennicy papieża podejmują pojednawcze kroki w celu zdobycia wpływu, zauważyć można coraz większą obojętność w stosunku do nauk dzielących kościoły protestanckie od kościoła rzymskiego. Coraz bardziej popularny staje się pogląd, że nie ma takiej wielkiej rozbieżności w najważniejszych punktach, jak poprzednio sądzono, i że niewielkie ustępstwa ze strony zreformowanych kościołów doprowadzą do polepszenia stosunków z Rzymem. Był czas, gdy protestanci wysoko cenili wolność sumienia, którą tak drogo kupili. Ostrzegali swe dzieci przed zwiedzeniami Rzymu i byli przekonani, że dążenie do pogodzenia się z papiestwem jest równoznaczne z niewiernością wobec Boga.
Obrońcy katolicyzmu twierdzą, że ich kościół został oczerniony i że protestanci przytakują tym bezpodstawnym oskarżeniom. Wielu uważa, że niesłusznie osądza się dzisiejszy Kościół na podstawie okrucieństwa i niesprawiedliwości, które cechowały jego panowanie w średniowieczu. Sytuację tę tłumaczy się surowością ówczesnych czasów, twierdząc, że wpływ nowoczesnej cywilizacji zmienił niewłaściwy stan rzeczy. Czyż ludzie ci zapomnieli o pretensjach do nieomylności, jak rościła sobie ta dumna moc przez szereg wieków? Dzisiejszy Kościół daleki jest od zrezygnowania z nich. Przeciwnie, z większą nawet stanowczością nadal je podtrzymuje. Rzym twierdzi, że nigdy nie zbłądził i zgodnie z Biblią nie zbłądzi. Jak więc może zaprzeć się zasad, którymi kierował się w ubiegłych wiekach? Kościół papieski nigdy nie wyrzeknie się swych pretensji do nieomylności. Wszystko, co uczynił, prześladując tych, którzy odrzucili jego nauki, uznaje za dobre. I czy nie powtórzyłby tych samych czynów, gdyby się do tego nadarzyła sposobność? Niech ludzie tylko usuną ograniczenia nałożone przez prawo świeckie i pozwolą Rzymowi odzyskać jego pierwotną potęgę, a natychmiast okaże swe prawdziwe oblicze tyrana i prześladowcy. Z czego przede wszystkim składa się bestia z morza? Co jest głównym składnikiem jej ciała? Pamiętamy? Pantera. I nie chodzi mi tutaj o symbolizm, że to są poszczególne państwa, Babilon, Medopersja, Grecja, Rzym. Księga Jeremiasza podaje bardzo ciekawy werset, jeżeli chodzi o panterę. Pamiętacie? Czy murzyn może odmienić swoją skórę, a pantera swoje pręgi? A czy wy, przywykli do złego, możecie dobrze czynić? Chciałbym skupić się na pierwszej części tego tekstu, bo tam jest pewna zasada. Czy pantera może odmienić swoje pręgi, jest powiedziane? Nie może, prawda? Kościół rzymski przede wszystkim składa się z pantery. Czy pantera może odmienić swoje pręgi? Kościół rzymski się nie zmienia. To jest Kościół Matka, to jest święty Kościół. To inni mają się dostosować, to inni mają się zmienić. I czy protestantyzm zmienił swój charakter, czy nie? Zmienił, czy nie? Zmienił. Ludzie, którzy przelewali swoją krew, którzy nocami nie sypiali, żeby tłumaczyć Pismo Święte. Ludzie, którzy gnili w więzieniach w najgorszych warunkach. Ludzie, którzy poświęcili całe swoje życie, żeby innym zanieść światło. Ludzie, którzy wybrali stos zamiast wyparcia się prawdy Bożej. Przewróciliby się w swoich grobach, gdyby wiedzieli, co protestantyzm zrobił z tym, o co oni walczyli i za co umierali. Czy jesteś dumny z tego, że jesteś protestantem? Czy rozumiesz w ogóle, jak wielki przywilej cię spotkał, że możesz znać prawdę? Co z tym zrobisz dalej? Czy będziesz jak Nadab i Abihu, który wnosi inny ogień, który da się pociągnąć prądowi pogaństwa? Czy raczej będziesz jak apostołowie, jak reformatorzy, jak pionierzy adwentyzmu? Którzy woleli życie swoje poświęcić, zamiast wyprzeć się Chrystusa. Wiecie, smutno mi. Smutno mi, bo zdaję sobie sprawę, że coś pięknego, coś, co Bóg dał w depozyt ludzkości, zostało wzgardzone.
zostało odrzucone, a o ileż bardziej krwawi serce Pana Boga. Ponieważ ludzkość pokazuje, że nie chce trzymać się prawdy Bożej. I to jest dokładnie to, co jest opisane w liście do Tesaloniczan, że ci, którzy mają zginąć, to są ci, którzy nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić. Tak jest napisane? I widzimy, że to się dzieje. W Stanach Zjednoczonych są przygotowywane teraz specjalne ustawy, które mają na celu przywrócić pełnię władzy Kościołowi Rzymskiemu. Obecny prezydent zdeklarował, że zrobi wszystko, żeby tak się stało. Czy proroctwa biblijne wypełniają się na naszych oczach, czy nie? Ja nie mówię tego po to, żeby kogokolwiek straszyć, żeby na kimkolwiek wywierać presję. Ja po prostu studiuję proroctwa w kontekście wydarzeń, które ostatnio mają miejsce na świecie. Bo to powinniśmy robić przecież, prawda? Jezus powiedział, że mamy po znakach poznawać. Żyjemy w czasie, w którym pora zakończyć przyjemny sen. Trzeba się obudzić, trzeba się ocknąć. Trzeba zdać sobie sprawę z tego, że żyjemy naprawdę w ostatecznym czasie i trzeba podjąć dla Boga konkretne decyzje. Bóg ma dość letniości, dość niezdecydowania. On potrzebuje ludzi, którzy staną pod skrwawionym sztandarem księcia Immanuela. Którzy prawdę objawioną w Biblii będą cenić wysoko. Którzy umiłują Chrystusa bardziej niż wszystko inne na tym świecie. W książce Wielki Bój, a polecam wam do przeczytania rozdział dotyczący wybawienia ludu Bożego. Dokładnie chyba nawet taki jest tytuł. Wybawienie ludu Bożego. Jak dzisiaj będziecie mieli po południu czas w swoich domach, sięgnijcie po tą książkę, przeczytajcie ten rozdział. Tam jest piękna obietnica, ale również bardzo przerażające słowo. Przerażające jest w tym to, że Ellen White napisała w kontekście tego, co będzie się działo w czasach końca, że zazwyczaj nasza wyobraźnia wyolbrzymia rzeczy, które mają nas spotkać. W przypadku wielkiego ucisku i tego, do czego dąży współczesny świat, na czele z bestią z morza i bestią z lądu, największe, najbardziej rozbudowane, najśmielsze wyobrażenia są niczym w porównaniu z tym, co będzie się działo w rzeczywistości. I gdybyśmy nie mieli Chrystusa, po takim opisie moglibyśmy się załamać. Ale Ellen White też nie kończy na tym. Ona w tym rozdziale pisze o tym, że Bóg będzie posyłał swoich aniołów, którzy będą chronić lud Boży i nie pozwolą na to, żeby cokolwiek złego im się stało. Dlatego, że jakakolwiek ofiara, którą lud Boży miałby ponieść w postaci śmierci, tak? Nie przyniosłaby już niczego pozytywnego. Nikt by się nie nawrócił, dlatego że ludzie będą już podzieleni i na tych, którzy pójdą za Jezusem, i na tych, którzy Go odrzucą. Lud Boży będzie uciskany, ale nikt z nas nie zginie, a aniołowie będą posyłani, żeby służyć nam i żeby nas chronić.
To jest wspaniała, pocieszająca obietnica. I Jezus też powiedział, na świecie będziecie mieć ucisk, ale miejcie wiarę. Ja zwyciężyłem świat. Gdzie zwyciężył świat? Na krzyżu. Krew Chrystusa daje moc prawdziwym Jego naśladowcom. Poprzez krew Chrystusa wszelkie zakusy złego mogą zostać zdeptane. Jezus powiedział, oto dałem wam moc, abyście deptali po wężach i po skorpionach i po wszelkiej potędze nieprzyjacielskiej, a nic wam nie zaszkodzi. Ta moc jest w krwi Jezusa. Kwestia tego jest teraz taka, czy przestraszysz się skorpiona i pójdziesz za tłumem? Czy skorzystając z mocy Jezusa, zdepczesz go? Wiecie, ja nie jestem tylko protestantem. Bóg powołał mnie do tego, abym był protestanckim pastorem. A jako taki mam olbrzymią odpowiedzialność, jaką czuję na sobie każdego dnia, żeby mówić prawdę. I nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, żeby w chwili ucisku wyprzeć się Chrystusa. Modlę się o to, aby Pan Bóg dał mi siłę do tego, żeby nigdy tego nie zrobić. Modlę się o to, żeby dał mi ducha reformacji, takiego, jakiego miał Luther, jakiego miał Zwingli, jakiego miał Tyndale, jakiego miał Girolamo Savonarola i wielu innych mężów bożych. Ale o to samo modlę się dla jego Kościoła. Czy chcesz, aby ten duch ogarnął również ciebie? A może twój protest też skończy się 31 października? Jest taki piękny fragment w Piśmie Świętym. Pozwólcie, że go odszukam. Moment. Nie pamiętam akurat, teraz mi przyszedł do głowy, ale nie pamiętam, gdzie jest zapisane. Dajcie mi chwileczkę. Tak. List do Hebrajczyków, 10 rozdział. I tam będziemy czytać wersety od 35 do 39. List do Hebrajczyków, 10 rozdział. Wersety od 35 do 39. Jest to fragment, co do którego wierzę, że Pan Bóg pragnie, abyśmy poważnie potraktowali te słowa. Jest to przesłanie dla nas dzisiaj. I czytamy tam tak. Nie porzucajcie więc ufności waszej, która ma wielką zapłatę. Albowiem wytrwałości wam potrzeba, abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, dostąpili tego, co obiecał. Bo jeszcze tylko mała chwila, a przyjdzie ten, który ma przyjść i nie będzie zwlekał. A sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. Lecz jeśli się cofnie, nie będzie dusza moja miała w nim upodobania. I teraz najpiękniejsze. Modlę się, żeby to tyczyło się również nas. Lecz my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną, ale z tych, którzy wierzą i zachowują duszę. Czyż nie jest to piękne? Jaka jest więc dzisiaj twoja decyzja, siostro, bracie, przyjacielu?
Nadab i Abihu, gdy wnieśli inny ogień, wyszedł ogień od Pana i ich pochłonął. Tak samo Księga Objawienia przedstawia los fałszywego proroka, czyli bestii z ziemi, bestii z morza i szatana. To wszystko powtórzy się, bo Bóg jest wciąż taki sam. My natomiast możemy być objęci innym ogniem. Bóg obiecał dać Ducha Świętego tym, którzy pójdą za barankiem, dokądkolwiek pójdzie. I oby ten ogień nas spalił. Oby objął nas od stóp do głów, tak żeby nie było miejsca dla nas samych. Abyśmy za apostołem Pawłem mogli powtórzyć: żyję już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. A obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. To jest ogień, w którym powinniśmy spłonąć. To jest ogień, który Pan Jezus chce rozpalić w sercu każdego z nas. Moi drodzy, módlmy się o to, aby Pan Jezus zyskał dostęp do naszych serc, żeby ten ogień tam rozpalić i podsycać, by nie zgasnął. Powstańmy. Kochany Panie i Boże, który mieszkasz w niebie, tak bardzo dziękujemy Ci, Panie, za te wspaniałe obietnice z Pisma Świętego. Dziękujemy Ci, Boże, za to, że Ty pokazujesz nam, że Słowo Twoje nie jest wymysłem ludzkim. To nie są jakieś bajki, to nie są jakieś kłamstwa, ale to jest żywe słowo, które wypełnia się na naszych oczach. Dziękujemy Ci, Panie, za przywilej dożycia tego, bo to buduje naszą wiarę. Spraw, Panie, aby te wszystkie okoliczności i wydarzenia nie przerażały nas, ale według słów samego Pana Jezusa, aby były powodem, dla którego z chlubą podniesiemy głowę swoją, wiedząc, że zbliża się nasze odkupienie. Chcemy być gotowi na ten czas. Chcemy, abyś, Panie, przychodząc, zastał nas protestujących. Protestujących przeciwko kłamstwu, przeciwko manipulacjom, przeciwko nadużyciom, przeciwko wyśmiewaniu się z Ciebie i atakowaniu Chrystusa. Chcemy cenić Twoją prawdę ponad wszystko, co jest na tym świecie. Dlatego prosimy, abyś rozpalił w naszych sercach święty ogień. A ten ogień, który świat próbował zapalić, abyś Ty, Panie, zgasił. I aby tylko Twój Duch mógł wypełniać nas, tak jak kiedyś w Starym Testamencie Twoja obecność w świątynie. Biblia mówi, że jesteśmy Twoją świątynią, Panie. Nie daj, abyśmy ją zanieczyszczali niewiarą, grzechem, czy czymkolwiek, co może Cię ranić albo smucić. Uczyń nas, Panie, gotowymi na Twój powrót i spraw, aby te słowa z listu do Hebrajczyków, że nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną, ale którzy wierzą i zachowują duszę, aby mogły być opisem każdego z nas, tak jak tu jesteśmy. Modlimy się o to całym sercem w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.